Ale takie trochę śmierdzi pamiętnikami z wakacji, no. Takimi YouTube'owymi. Troszkę tak. Ale podejrzewam, że może tam się dużo ciekawych rzeczy dziać. W sensie, po trailerze spodziewałbym się dużo akcji w ten sposób. A czy tak będzie, to się zobaczy. Dobra, tak szczerze tego filmu nigdy nie widziałem. Widziałem tylko tą miniaturkę i wiem, że ten dom jest dojebany, w sensie, no, wygląda na dojebany. Ogólnie to już po pierwszym zdjęciu widzę, chyba jakieś osiedle jest, gdzie budowali takie same domy. Popatrzcie, tutaj z tyłu widać, że sąsiad ma chyba dokładnie to samo wybudowane. Siema, razem z Werą kupiliśmy nowy dom i postanowiliśmy, że zrobimy w nim imprezę nad basenem. Proszę Państwa, butelkę wybierać, kto się wbija na górze kurwa. Chodźcie, oprowadzę Was. Jak wiecie, projekt Dom Ekipy powoli się kończy. Mieszkaliśmy ze sobą 3,5 roku i wreszcie nadszedł czas, by każdy znalazł sobie swój kącik. W związku z tym witam Was w nowo kupionym domu przeze mnie i Werkę. Oto przed Wami reakcja ekipy na nas znów. Ej, dobra, kurwa, sypialnia mega ładna, naprawdę, i duża. Zapraszamy. Ej, jak w sklepie, takie wszystko nowe. Ooooo, jak ekskluzywnie. Ale tutaj jest estetycznie i pięknie. Jak telewizja taką, ja też będę chciał mieć. Każdy musi wsiąść i ocenić wygodę, bo moim zdaniem to jest najwygodniejsza kanapa, na jakiej siedziałem w życiu. Z Max Lizu. Ej, kanapówki na takiej kanapie. Ej, jest fajnie. Nie no, chata wyjęta z Pinteresta totalnie. Pięknie to wygląda. Coś ci się stało z lustrem. Właśnie przywieźli takie, nie wiem o co chodzi. Ej, ale śmieszne. Ej, ci ludzie poza ekipą to jest Gen Z? Dobrze zgaduję? Bo szczerze nie znam składu tego Gen Z. W momencie, w którym bym zobaczył twarz tych ludzi gdzieś na mieście czy na evencie, to nie wiedziałbym, kim oni są. Bo nie oglądam po prostu. To jest Gen Z, okej. Okay. To też w sumie ciekawy ruch ze strony Karolasa. Podejrzewam, że taki właśnie. No, że daje im większą możliwość, żeby się pokazali jeszcze na filmie, to też tam dodatkowo może postymulować zasięg, który i tak już jest chyba dobry, nie? Zobaczmy. Siema, siema. Gen Z. 3 godziny 100 tysięcy, no kurwa, bardzo mocny zasięg mają. Nawet lepszy niż Murcik z By Far, 2 godziny 60 zrobiła. No to Gen Z, o kurwa. To Gen Z sobie dużo lepiej radzi niż myślałem. Mocno, grubo. Ale ogólnie ciekawy ruch ze strony Freeza, bo wydaje mi się, że tym Gen Z zapełnił taką lukę, którą zostawił po sobie, kiedy ekipa zmieniła swoje oblicze, jeżeli chodzi o plan publikowania filmów. I podejrzewam, że to Gen Z przejęło pałeczkę mniej więcej ekipa sezon 1. A w tego co wiem, to sezon 1 był jednym z chętniej oglądanych. Więc ruch ogólnie dobry, mądry. Gen Z się to czyta? Dla mnie to gęzią to w chuju. Te twarze są ty. Całe wyposażenie, które tu będziecie widzieli w domu, jest z Max Lizu, lustro też. Ten fotel jego obracany jest z Max Lizu. Wszystko jest w ogóle. Okej, okay, czyli rozumiem, że to jest jakaś reklama. Max Fleece, zobaczmy. Kurwa, robię reklamę, reklamy. Niesamowite. Salony. To jakieś pojedyncze. Meble na przykład. Ty, bez kitu, stronę wyjebało. Kurwa, weszliście na stronę, widzowie, pewnie. O, we Wrocławiu mają salon. Wrocław. Meble. Kurwa, przeciążyliście mi stronę, kurwy. Widzowie! Działacie na niekorzyść streamera. Wasz dom też był wykończony z Max Freezem, a tutaj mamy współpracę na filmie, więc dziękuję w ogóle Max Freezowi. Ten też jest rzeczy robiony z Max Freezu. I tutaj jest nasz pokój. Oh, yes. Oh, my God. Kolejny
Tutaj łóżko też sobie wymieniliśmy. Też oczywiście. Link w opisie do Max Lizu. Fajnie. Dobra, ta reklama jest zbyt nachalna moim zdaniem. W sensie, można raz powiedzieć, ale tak co chwilę może wkurwiać widza. Ale mówicie, że wam się nie podoba wnętrze. A mi się podoba. Ja uważam, że... Na przykład, nie wiem, ta sypialnia jest strasznie duża. Dużo światła wpada. Kurwa, fajne. Że łóżko jakby lewituje, nie wiem czy... Tak, to właśnie to jest zajebiste w ogóle. Tu jest lustro, nie? Patrzcie to. Co? Tu. To telewizor pewnie jakiś, tak? Co? Telewizor? Ej, działa palcem? No nie, to ej, kozackie, to jest kozackie na dwugodzinne leżenie w wannie i chillowanie. Nice. Tak samo, całe posadzenie na ogrodzie od Max Fizz. Dziękujemy pięknie, zapraszamy na ich stronę. Tak, w ogóle Max Fizz ma, słuchajcie, swoje salony w Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław. Można kupować stacjonarnie online. W opisie oczywiście macie link. Zapraszam, całe posadzenie w chacie mamy właśnie dzięki nim, także wbijajcie do nich. Jest tam taka zakładka zrobiona naszych rzeczy, które nam się najbardziej podobały. To w ogóle nie jest Polska przecież. Ej, ale serio. To jest zajebiste, nie? Mury, to jest taki beton. Ale fajnie. Yeah. Co? Ale i bonsai to jest? Tak. Czy to w ogóle jest legalne, taki ładny dom? Uważam, że zrobiliście przezarąbistą robotę. Bardzo mi się tu podoba i gratuluję. Dobra, tak z ciekawości, ten ziomek jest gejem? Deklaruje się jako gej, czy po prostu... Czy nie? Tak, to ciekawość moja, bo ja mam wrażenie, że często osoby homoseksualne po sposobie wypowiedzi i ubioru można poznać, ale tak nie wiem. Jakby nie przeszkadza mi to, nie? Żeby to było jasne. Ma dziewczynę. Okej. Okay. No to kurwa mój mit właśnie legł w gruzach. To się... Moja wiara. Mój radar. No nic, to przepraszam. W sensie nie mam za to przepraszać, bo nie uważam, że nazwanie kogoś gejem jest powodem, żeby ktoś poczuł obelgę z tego tytułu. No w sensie... No... Gratuluję. Zamufluję się dziewczyno. Co ty piszesz, kurwa? Duży dzień. Adoptowali. Tak, ty chcesz chyba w pokoju gościnnym. Cicho! To totalnie nie ma polskiego vibe'u, takiego polskiego ogródka, nie? Kurde, jak byliśmy w LA i tych domach, to płaciliśmy po 100 koła za wynajem za tydzień, to one wyglądały tak samo, starzej i miały porozumienie tej sypialni, tyle, nie? Trochę niezręczna sytuacja nastąpiła. Zawsze jak gdzieś jadę, to z dziewczyną i ona zawsze dba o takie rzeczy, żeby wiesz, pamiętać, żeby prezent kupić. Nie kupiłem prezentu żadnego, to jest najgorsze. Czuję się bardzo źle. A ja się dostałem, także... Zazdro fest, ale będę miał też kiedyś taką. Ale nie ma chyba nic lepszego, niż mieć taką chatę, z tym mają takie najtańsze parówy tu odgrzewać, jakieś takie... No, to ci coś pokażę! Znaczy takie, wiesz, takie to jakieś... Kurna, jest to! Normalni ludzie! Mega zwykłe rzeczy! Mega tak, zwyczajnie, bo to są zwykli ludzie przede wszystkim, tak? Kosz na śmieci pod zlewem! Normalny polski zdrowy dom! Znaczy tego nie rozumiem, to w sensie to co osoby, które są bogate, to nie wiem, jaki ketchup mają? Ręcznie robiony przez Włocha, kurwa, z najlepszych pomidorów, czy co? By fakt, że ktoś z Tortexa używa, świadczy o czym? To bogaci ludzie mają jakieś swoje oddzielne sklepy wydzielone? Nie wiem, nie rozumiem. Dziękuję bardzo, lecimy tu! O, proszę państwa! Rozbij! No i co? Woda jest ogrzana, proszę państwa, 29 stopni. To rozpoczynamy melanż. Rozpoczynamy! A jest alkohol? Jest! Yes. A to fajne nawet, pozytywne. Ta muzyka. Ale miał minę! Dobra, fajnie! Lecimy tu! Ej, powiem wam, że właśnie ja mam podobne spostrzeżenie odnośnie tego, że ta betonowa ściana mi osobiście jakoś nie siada. W sensie, gdyby jakoś inaczej to zaaranżować, byłoby to lepsze, ale to jest w takim surowym stanie betonowym. Z jednej strony fajnie, bo prywatność, bo żadni sąsiedzi cię nie widzą, bo możesz sobie siedzieć w swoim wąskim gronie i nikt cię nie podsłuchuje, bo też pewnie dźwięk się od tego odbija, ani nikt cię nie widzi specjalnie. Ale jednak jak pójść taką, ja bym wolał mieć inną przestrzeń tutaj. To moja przynajmniej... moja preferencja, ale ogólnie mega zajebisty dom, mi się bardzo podoba.
Jakby ten motyw prywatności też mi się podoba, ale może jakby jakoś inaczej ją przyozdobić czymś czy coś. Nie wiem, nie znam się na takich rzeczach. Ale no. Ej, zajebiście tu jest. Fajnie, nie? Chciałbym. Nie wiem, jakoś jakimiś, wiecie, kwiatami ją wypełnić, jakimiś kurwa, jakąś zieleniną generalnie. Moim zdaniem by to wyglądało w chuj dobrze. Czy bryła domu mi się podoba? No jakoś super nie. Ale jest fajny, ale nie jakoś super wybitny dla mnie, nie? W sensie inaczej. Jest to zajebisty dom, ja ktoś by zapytał, czy chciałbym w tym mieszkać do końca życia, to jak najbardziej bym mógł. Uważam, że niczego więcej już nie potrzebujesz, to jest mega zajebisty poziom. Ale ja wolę bardziej troszkę klasyczny design osobiście, jeżeli chodzi o moje preferencje, nie? Chciałby się mieć taki aż, co? Ja mogę mieć nawet kolegę, który ma taki, byleby tylko przychodzić na gotowe, na czysto. Tak, nie musisz sprzątać. Nie płacisz. Tak. Dziewczyny to zamulają, trzeba trochę zachęcić do zabawy. To jest pool party, dziewczyny! Gorzej niż dziećmi, kurwa. Nie spodziewam się. Jak byłem dzieckiem, chciałem takie mieć zawsze, nie? Później będziemy tymi pistoletami strzelać do puszek, będzie można wygrać hajs. Ogólnie te pistolety to jest tak dobra zabawa, że nie wiem, czy jest lepsza zabawa na świecie. Zobaczcie, te króle siedzą w jacuzzi, ale mają ubranie. A wieczorkiem, jak się trochę ściemni, zagramy sobie w butelkę, kto wchodzi tylko bez gaci, więc oglądajcie do końca, bo będzie grubo. Konkurs, kto najdłużej wytrzyma pod wodą? Pupy dziewczyn mają dużą wyporność. Oj, szczególnie dupa. Ty, bez kitu! Ta dupa wygląda, jakby wypłynąć chciała. I to wygląda, Jezu, jakby to... puścili coś i szukali. Po prostu stopa. Dokładnie. Ej! Ej, ja się zaśmiałam z Faustyny, z dupy Faustyny. Nie możecie tak zrobić. Ale to. Ej, dobrze. Ej, kurde, dupa stała. O nie! No tak, Vera! Ty po prostu masz czym oddychać! Proszę Państwa, teraz gramy w ciekawą grę. Będziemy strzelać do puszek. Jeżeli ktoś trafi, przechodzi dalej. Będzie drabinka na końcu. Jedna osoba wygrywa 1000 zł. A jeżeli trafisz puszkę, to przy okazji będziesz miał albo mini nagrodę, albo karę. Zresztą patrzcie to. Przed tobą są trzy puszki na twojej ekipa. Pod jedną jest stówka, za drugą masz... Co teraz? O kurwa! Nie widziałem! Ja pierdolę! Kurwa, co jest? Ja pierdolę! Ja myślałem, że to któraś z tych! Kurwa! W idealnej sekundzie zatrzymałem bez premedytacji! Ja pierdolę, co jest? Przysięgam, że nie było to z premedytacją! Ja pierdolę! Sorry, wjebałem się w szok, to prawda, jakby... Jest pusta, twoja decyzja, z którą trafisz. Raz, dwa... Nawet mi się nie przyjrzałem, bo się... wstrzokowałem. Kurwa, znowu wypadł! Co jest? Kurwa, koniec! Czemu ten cycek tak nieustannie wolności poszukuje? Co jest? Nie, nie podoba mi się to. Kurwa, mać! Przestańcie pisać, że ma zwisy. Normalne cycki ma. No kurwa, no po prostu siedziała w takiej pozycji, że jej zwisał, no. Kurwa, ciężko mi się streamuje, jakoś tak poczułem, że straciłem jakby czucie w rękach. Kurwa, krew mi odpłynęła. Dwa. Aj, mało, dobrego. Dwa, trzy. Patryk, mam nadzieję, że nie trafi. Jak ja dobry!
Trafię. Dziury. Raz, dwa. Dwa. Proszę, zrób to. Gustaw! Dobra, najważniejsze, że idę dalej. Dwa. Ogólnie taka tylko uwaga z mojej strony, jestem ciekaw, czy jemu na przykład, jak on się nazywał, kurde, Mortalcio. Rzekomo Mortalciowi opłaciło się dołączyć do ekipy Genzi, skoro sam już miał kanał, który generował 100 tysięcy viewsów. Tak, 100 tysięcy viewsów to jest sporo. Czy faktycznie idąc na umowę jest to opłacalne? Nie wiem. No to już pewnie stwierdził, że jest, skoro poszedł. Tak jest! Raz, dwa, ciekawe, ile moje filmy będą viewsów robić po przerwie, kurwa, z zapaleniem zatok, jak nie wrzuciłem nic. Zadzwonię jutro do fejmu zapytać, czy mogę upublicznić film, na którym widać jednego z zawodników, którego jeszcze nie ogłosili. No! O! Kurwa! O! Proszę Państwa, finał Pistoletów będzie w dalszej części filmu, więc koniecznie oglądajcie do końca! Aha. Tak. Łatwo. Daleko? Ja z dropem, wiesz, bo ja tak chcę ładny. Ej, czemu ogólnie zablurowali domy w okolicy? Po co? To pierwszy z nas trafi w kubeczek od ściany. Ja dam słóweczkę. Taka strona symboliczna. Super, wygrałeś sobie! Wygrałeś swoją grę! Ale mówicie, żeby adres nie był zlikowany, ale tutaj dom na przykład też widać. Potem i tak adres będzie zlikowany, to kwestia czasu. Tego nie ukryjesz. Wiesz, w momencie, w którym mieszkasz w domu i nagrywasz samo wnętrze w domu, to wtedy nie ma problemu, żeby nie zlikować tego, czy z mieszkaniem jest podobnie. Ale kiedy wychodzisz sobie na podwórko, na podwórku nagrywasz, no to... To jest kwestia czasu i tak ludzie poznają internet, Boże, internet, poznają adres w internecie. Tam jest widoczna ulica i numer, okej. Co w ogóle? Nie, z Karolem. Straciła kontakt z rzeczywistością. Patrz. Ogólnie przejebane jest mieć taką widownię bardzo młodą, bo bardzo młodzi ludzie nie rozumieją tego, że pewnych rzeczy się nie robi. I jak Sergiusz na przykład miał urodziny, to też bardzo dużo dzieci stało pod domem i chciało przyjść i pogadać, powiedzmy, nie? Czy nie wiem, czy zrobić sobie zdjęcie. I problem jest taki, że gdybym ja na przykład mieszkał w domu, to z jednej strony, jakbym widział, że nie wiem, dwóch widzów stoi i chciałoby sobie pogadać, czy zdjęcie zrobić, to chciałbym wyjść i to zrobić. No bo wiesz, dwie osoby, ile ci czasu zajmą? No kurwa, niewiele. Ale problem jest taki, że potem to idzie pocztą pantoflową i przychodzi kurwa Krystianek, lat 14, i mówi: ty, idź do tej fana pod dom, on wychodzi do widzów. I to potem idzie taką spiralą i faktycznie ludzie ci prywatność zabierają. I to już jest, kurczę, przykre i uciążliwe pewnie. Więc rozumiem Sergiusza, który nie wychodzi do takich osób i każe im wypierdalać. Pod tym kątem jest to dla mnie zrozumiałe. Tak żala ciężko! Ty masz tak po jednym? Dwa piłaś! No, dwa! Ty dwa piłaś! Tak? Co jest? Ona Drzemek osa cię zaraz urządzi, weź się ja nie lubię piwa. Mi się jedna rzecz podoba, że ja takie odnoszę wrażenie, jak oni to nagrywają. To nie jest tak, że wystawili sobie kubki i powiedzieli: ej, dobra, trzeba content kręcić. Tylko oni po prostu mieli jakąś imprezę urodzinową i tak chcieli to robić i przy okazji to nagrali. I moim zdaniem takie filmiki ogólnie się najlepiej nagrywa, kiedy ludzie nie zwracają specjalnie uwagi na kamerę, tylko po prostu są zajęci daną czynnością i bawią się razem w grupie znajomych, a przy okazji jest to nagrywane. Bo co by nie mówić, uważam, że taki film, ten film przykładowo ma bardzo fajny vibe. Rzucaj traf! Czemu to zrobiła? Obiecuję, że nie miało być tak mocno, przepraszam. Nie, to jest to.
No i są tyce, no to też, to też. No to jest każda basenu, są wody z basenu. Kurwa, grubego wpychają. Nie pracujcie, nie ma, nie chcę, rzućmy go. Dobra, dobra, dobra. Kurwa, cichy, cichy. Wodę nie mamy. Kurwa, nie do tego basenu zaraz przysięgam, kurwa. O, straciłeś dziewictwo chyba. Dobra, oddawać stulecie. To mam już nigdy nie wyciągnę. Mamy teraz puszkę na głowie. To jest tylko puszka ekipy, którą można kupić w sklepie i wypić, bo jest przepyszna. I ona jakby już nie ma żadnej roli. Oprócz tego, że pięknie wygląda. Raz. Nie było. Nie było. Nie było. Raz, dwa. Sześciutko, co? Dwa. Nie ma. Dostał trochę. Paulina, to od dzisiaj to nie jest Paulina. Od dzisiaj to jest Cycolina. Nie no, żartowałem, sorry. Dwa! Ruszyłam się, ruszyłam się. Raz! Dwa! Jak na razie dwóch wygranych. Jeden na jeden. Jeden na jeden i domu Karol wygrał. Albo idę tweeta napisać. Wyjebane mam. Idę szerzyć swoje bezbectwo. Od dzisiaj Paulina to Cycolina. Robi wrażenie. Dobra, ci. Dobra, ci teraz na ślepo nadoptamy. Pistolety sprawne, bez obrażeń własnych matek, liczę na grę fair play. Proszę się odsunąć. A można robić właśnie u... Nie trafione. Tak bezstraszne. To nie. Pudło. Pudło. Ja się cieszę, że nie dostałem w twarz, ty, że wygrałeś. Ale stary, to był mega straszne. Stary, jest go. Ej, mam tu strzelania się. Nie, nie. Idź, szybko! Ej! Nie, koniec strzelania. Drugiego wydupcamy szybko. Ej, Przemo, a podasz te pistolety? Bo to taki żart był tylko. Ale patrz, się stary, to mocowanie. Dobra. Ej, ale to jest GoPro do wymiany, kurwa, nie? Bo to nie to się wydupcyło, tylko to złamałem GoPro. Ej, przykro mi teraz. Słuchajcie nas teraz wszyscy, cichy poszli na głośniku. Jak po sobie piosenkę wynieszemy? Prawdopodobnie to będzie najbardziej cringe'owa rzecz, jaką usłyszycie. Jaką usłyszycie? Ale uwaga! Nie, ja, nie zostaje! Ale ja sam nie wiem, czy to nie jest przez to, że tak bardzo jest cringe'owe, czy to nie jest dzieło sztuki. No nie. Papier! Nie, dobra! Poznałem cię na plaży wstegnie. Wstegnie na plaży znowu jestem. Bez ciebie wstępnie jakoś pięknie. Czemu? Nie chcę tu widzieć cię. Dalej boli serce mnie. Bez ciebie, bez ciebie. Teraz jest fajne, ale po prostu ta stegna k***a może być. Nie, nie, jest zajebiste. No nie k***a. O co chodzi w tej piosence, bo ja nie rozumiem. Nie wchodzi do ich k***y, to obchodzi. Dawaj jeszcze raz. Nie, bawmy się troszkę przy tym, bo bawić się możemy, ale... Ale teraz? Zajebiste to jest. Stegna k***a.
Zostawiasz tego kupę. Jestem. Stęgnie jako pięknie. Nie za bardzo. Ja wiem, że fajne, bo to jest... Tylko będą mi te słowa, że to było stęgnie. Nie. Ale wy jesteście k***. Przez ciebie wysłać mnie do piekła, ale jestem w niebie. Niech obyłaś tylko chwila. Pięknie. Byłaś tylko chwila. Moje usta smakowały jak wanilla. Tą stegnę możemy przewrócić do filmu teraz w niedzielę. A kawałek, ale i zmienić tekst piosence. Ale tak. Po prostu wrzucić stegnę, no to i spoko, zrobić to, git, to jest totalny git, tylko tego numeru nie psujmy biednego. Tak, tej stegny nie będzie w kawałku, bo to jest za mocno dla nas. Ale dla was wrzucimy po prostu, no. Zostawmy to, tylko znajmy wyraz stegna. Stary. nie, widzę, wy się przepierdalacie, a tak szczerze uważam, ten vlog jest spoko. I dla mnie jest to, nie wiem... Kurwa, normalnie się bawią. Są cringe'owe momenty, jak u każdego, ale jest to, kurwa, dobry, fajny vlog. Pozytywny. Jest dobrze nacechowany, mi się to przyjemnie ogląda. Plaży k***nie w koło brzegu. Nie! Kto pierwszy? Paulina? O, ja! Paulina, trzymam kciuki, żeby się nie rozbiło, dawaj! To jest sztuczne? No może moment śpiewania jest sztuczny, ale trochę... Inaczej, bo w gruncie rzeczy trzeba zrozumieć jedną rzecz. Bycie youtuberem w jakimś stopniu polega właśnie na tej sztuczności i żeby pewne emocje podkreślać. I w momencie, w którym coś ci na przykład bawi, to wyrazisz, że bawi cię to 20 razy mocniej w rzeczywistości, jeżeli nagrywasz film, no bo w końcu musi się to kliknąć. Oczywiście nie każdy przyjmuje taki model, powiedzmy, tworzenia materiałów, ale bądźmy szczerzy, jest to najbardziej powszechny i wydaje mi się, że u amerykańskich większych twórców też można to zaobserwować. Więc jest to taki trend, za którym się podąża, bo ludzie chcą to po prostu, kurwa, widzieć. Wydaje mi się, nawet z socjologicznego punktu widzenia jesteśmy w stanie to jakoś wytłumaczyć, że po prostu ludzie lubią widzieć pozytywne reakcje, bo ich to nakręca i poprawia im humor. Więc takie aspekty też trzeba mieć na uwadze, kiedy jakiś film się ocenia. Ja uważam, że te filmy Freeza są dobre. Poza tym widzimy tutaj grupkę, kurwa, ludzi, którzy się bawią. To, że pewne rzeczy przerysują, trudno, ale efekt końcowy jest taki, że ludzie fajnie w tym spędzają czas. Moim zdaniem jest to takie trochę przypierdalanie się niektórych osób. Chcę tak naciąć. Przecięła wszystko. Po tym trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Na YouTubie istnieje coś takiego jak kompletny brak obiektywizmu i ocenianie twórcy często nie na podstawie tego, co mówi, tylko kto to mówi. I takim oto sposobem, bo wszyscy z nas jesteśmy hipokrytami, jestem przekonany, że czasami moje zachowania, które uważam, że w danym momencie są zabawne, gdybym zobaczył na innym kanale, to stwierdziłbym, że są cringe'owe. Na przykładzie Sergiusza też można z łatwością to zaobserwować, że Sergiusz często widzi jakiś kanał i na tym kanale padają żarty o seksie, albo mówi się o seksie, mówi, ja pierdolę, ale cringe, o kurwa, żenada, a potem włączasz film Sergiusza i widzisz, że robi dokładnie to samo. No niestety, trochę tak jest, że oceniamy często to, co ktoś mówi przez pryzmat osoby, a nie samych wypowiadanych słów. Tak myślę. Ja sam po sobie zauważam taką hipokryzję, kiedy oglądam czasami innych twórców i mam świadomość tego, że sam podobnymi żartami czasami sypię i w tamtym momencie uważam je za zabawne. Poza tym czasami z żartem jest tak, że trzeba być samemu w danej sytuacji, żeby ten żart się, kurwa, rozbawił. Bo od tak luźno rzucony może być cringe'owy. Delikatnie, ale piłko. Ale piłko. Ale piłko. Ale piłko. Ale teraz ja. Dziękuję. Jezu. Tak się spiąłem, że mi żyłka pękła jakaś. Posły dwie! Posły dwie! Jestem mega spragniony! Podychające! Pyszne! To tu się odp***ala. Ale straszny. Bo ten jest jakiś starszy twarz. Ale Nina była dobra! Ja! Ja już tu nigdy nie przyjdę. Stresuję się. Ej, co się za serce, nie? Ja też się stresuję. Dobra, dziewczyny. Czuję, że to... Ale jest taki naprężony. Zmieniam zdanie, tak jak powiedziałem, że Verso zrobiła się strasznie sztuczna i aktualnie mi się nie podoba. Kurwa, fajne ma te tycoliny Versow.
I fajnie tam werso, to się inaczej, dobrze to wygląda jednak. Werso wygląda atrakcyjnie. Tak, to się myślałem, że jest zbyt sztuczne, tak teraz, kurwa... Może nie jest to mój typ urody, ale wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Mówię o całokształcie. Zarówno o aspekcie powiększanych piersi, jak i zmianie na twarzy, która jest widoczna względem starszych filmów, nie? Mówię, nie jest to mój typ urody, ale kurwa, atrakcyjna jest. Dobra, kończymy! Czuję, że to... O. Ale jest taki naprężony, jest mega naprężony. Jakby całkowicie stary, jest mega twardy, jakby... Tu są dwa! Kolorytowy! No i Bóg losu! Bóg losu sprawiedliwy! Dobra. Spróbuj! Kubuś! Dobra, kurwa. Ile mnie zajebać? Już mnie wkurwia, kurwa, jego lenistwo pierdolone. Chcesz? Co ma tu się jadłeś? A co jadłeś z KFC? Bo wczoraj zamawiałem z tej strony kawę najlepszy. Wczoraj mówiłem, że zamawiałem z tej restauracji te kurczaki. Powiem ci, że kurwa, ogólnie bardzo smaczne, lepsze niż w KFC. I odnieśliłem takie podobne w KFC z serowym mi posypką, a panierką. Mega zajebiste, tylko jest jeden problem, kurwa, ich. Jakby mieli inną panierkę, jakoś delikatnie, jakoś lekko spicy jak w KFC byłyby idealne. Bo ta serowa była lekko spicy, ale była zbyt kurwa serowa. Później ci powiem, ale perfumy używałeś, nie? Kurwa, czuję trochę, to zatoki mi się po powoli odtykają. Później, bo ja teraz streamuję. Ile prania? Kurwa, to są wyprane rzeczy. W tle. Odpierdolcie się ode mnie. Ej, ale widzowie, ja nie troluję, to są wyprane kurwa rzeczy. To są czyste rzeczy. One są zdjęte z tuszarki. No tu mam małpkę swoją. No naprawdę, patrzcie, tu jest... Obok jest tuszarka, idioci. Tutaj. I tu na suszarce są rzeczy wypieszone. Które swoją drogą już dawno wyschły. Ale chuj w to. Trzeba je zdjąć. I wstawić nowe pranie. Z racji takiej, że mam dietę, bo za miesiąc mam walkę na fejmie i mam do zrobienia jeszcze 6 kg wagi, to zjem ciastka. Proszę państwa, wielki finał pomiędzy dwoma dziewczynami. Ruszałam drugiego! Aha. Ale jeden. O jest. No o jest. Przygotowuję się do ostatniego segmentu. Nie masz szans, że tam nie wypadnie. Proszę państwa, butelka wybiera, kto się wbija na godę jacuzzi. Kurwa, szkoda, że tutaj cenzury nie zjebali. Jestem ciekaw, jakiego ma Trąbalskiego. Ale włączyć bąbelki! Właśnie, Trąbalski! Czemu Trąbu i Marcysi na filmie nie ma? Ani Murcix? Co? Nie jest tak, że dalej? Nie widzę! O, jak było nie! Kasia, nie, no była! Nie, nie, to pół na pół jest! Kamień, papier? No dobra, kamień, papier! Razem? Nie, minimajk może gdzieś jest, może gdzieś się za meblami schował, ale czemu nie ma reszty ekipy? Znaczy to ciekawe, nie? No bo jest to duże wydarzenie. Kupno nowego domu. Dlaczego ich nie ma? Gdzieś na wyjazdach są, czy co? Ja się tutaj nie śmiali
z Bartka, a Bartek wygrał, patrzcie! Teraz śmieję! Jak wszyscy to śmieją! Serek na kolanach mi usiadł! Kurwa, jakoś nie chciałbym z gołymi kutasami, żeby chłopaki siedziały, moi koledzy siedzieli obok mojej dziewczyny. Nie wiem, może jakiś uprzedzony jestem, ale źle bym się czuł, gdyby stado facetów z wisającym fiutem siedziało obok mojej laski. Proszę. A, bo chuj. Ale nie, ta woda jest taka mętna. Mętna, o, mętna. Tutaj, że tak powiem, się chuj widać. Ej, co za śmieci? Ja pierdolę. Ten mu jeszcze, kurwa, chujem stanął przed nosem. O, tak to robi ekipa.